zacząć. Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny na spotkaniu online. Wiem od Was, że lubicie tą formę spotkań. Postaram się przez najbliższe kilkanaście minut opowiedzieć o tych rzeczach, które w ostatnim czasie albo zrealizowaliśmy, albo planujemy za chwilę zrealizować. Na koniec spotkania, tej ostatniej części, będziecie Państwo mieć możliwość zadawania pytań. Już teraz zachęcam do tego, żebyście Państwo, jeśli macie gotowe pytania, to już je formułowali. Jeśli te pytania miałyby pojawić się w trakcie do tych treści, które będę prezentował, również śmiało je Państwo zadawajcie. Dajcie Państwo znać, czy mnie dobrze słychać, czy dobrze widać, najlepiej gdzieś w komentarzu. Ostatni rok był dla nas, dla gminy Radzymin, rokiem bardzo trudnym. W ogóle w samorządach był to bardzo trudny rok. Wysoka inflacja, windujące koszty energii elektrycznej sprawiały, że bardzo trudno było realizować rozpoczęte inwestycje. Pomimo tego w gminie Radzymin uważam, że daliśmy radę. Daliśmy radę, bo wiele tych inwestycji, które trwały dłuższy czas, udało się zrealizować. Tak było na przykład z parkami, które widzicie Państwo w tej chwili na prezentacji. Zakończyliśmy rewitalizację parku Czartoryskiej. Zrewitalizowaliśmy parki w centrum miasta. Tak naprawdę w pełnym rozkwicie zobaczycie je Państwo wiosną, ale już teraz cieszą oko i widać, że jest to zupełnie nowa jakość przestrzeni publicznej. Zajmowaliśmy się także radzymińskimi zabytkami. Zrewitalizowaliśmy świetlicę u Pielgrzyma. Utworzyliśmy w niej oddział Muzeum Niepodległości, a konkretnie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Budynek zyskał nowy blask. Znajduje się naprzeciwko cmentarza żołnierzy polskich 1920 roku. Do tego budynku dobudowaliśmy zupełnie nową część ekspozycyjną. Jak to wygląda z góry, macie Państwo możliwość obserwowania na prezentacji na żywo, właśnie przeciwko cmentarza. Ostatnio została zaprezentowana w nim makieta wystawy, pomysł na wystawę stałą i najbliższe tygodnie będą poświęcone właśnie tworzeniu tej wystawy. Wierzę, że jestem przekonany, że w tym roku zaprosimy Państwa wspólnie na zwiedzanie wystawy w naszym Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Mamy też kilka zakończonych realizacji sportowych, sportowo-rekreacyjnych i tak oddaliśmy do użytku pierwszy etap toru rowerowego Pump Track. Tor znajduje się przy ulicy Maczka, Maczka i Nowej, dokładnie skrzyżowanie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze większy. Złożyliśmy wniosek w ramach programu Mazowsze dla sportu na budowę drugiej pętli toru rowerowego. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że otrzymamy to dofinansowanie i w tym roku ruszymy z budową drugiego etapu. Ale także wykonaliśmy boisko o sztucznej nawierzchni przy placu zabaw w Cegielni, czy chociażby stworzyliśmy park wiejski w Nadmie, który również w pełni wiosną będzie cieszył Państwa oczy wtedy, kiedy rośliny zakwitną i rzeczywiście będzie prezentował się bardzo dobrze. Jednym z ważniejszych projektów, które realizowaliśmy w ostatnich dwóch latach, było wybudowanie dwóch budynków komunalnych przy ulicy Słowackiego. W sumie znajduje się w nich 26 mieszkań, są już w tej chwili zasiedlone. Zaproponowaliśmy mieszkańcom albo naszych budynków komunalnych w gorszym standardzie, albo osobom potrzebującym, które nie miały odpowiednich warunków lokalowych, aby tam zamieszkały. W wyniku tych zamian, w wyniku tych przydziałów mieszkań całkowicie opróżniliśmy budynek przy ulicy Zdumieckiej, dawną łaźnię, która jest w tej chwili przygotowana do przebudowy. Próbujemy pozyskać finansowanie dla tej inwestycji i mam nadzieję, że z jednej strony ten piękny, historyczny budynek mający już prawie 100 lat będzie się pięknie prezentował po rewitalizacji, z drugiej strony, że znajdzie w nim dom 12 rodzin, które po prostu tego potrzebują. Inną z realizacji, którą zakończyliśmy w ubiegłym roku, była termomodernizacja budynku C naszego urzędu przy ulicy Komunalnej. Budynek przeszedł lifting. Ci z Państwa, którzy pamiętają, jak wyglądał jeszcze dwa lata temu, widzą gołym okiem, jaką przeszedł metamorfozę. Zupełnie inna strefa wejściowa, przystojny parking przed obiektem. To wszystko sprawia, że korzysta się z niego dużo bardziej komfortowo. W budynku pojawiła się także winda, która pozwala
korzystać z pomieszczeń do kondygnacji pierwszej i drugiej. W budynku poza urzędem znajduje się także siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zrealizowaliśmy także kolejny parking przesiadkowy, to już piąty parking przesiadkowy na terenie naszej gminy. Parking Parku Jedź, który powstał na jednej z jezdni dawnej obwodnicy Radzwina. W tej chwili nie jest jeszcze intensywnie wykorzystany, ale jest to bardzo ważny krok na drodze do wprowadzenia strefy ograniczonego parkowania na terenie Radzwina. Dotychczas strefa została nie wprowadzona. Ten parking jako bezpłatny przesiadkowy dla komunikacji mieści się bardzo dużym zainteresowaniem. Na dziś została tam wyłożona linia 738 i jest to bardzo wygodne miejsce do tego, żeby przesiadać się z indywidualnych parkingów, z indywidualnych samochodów do komunikacji pasażerskiej. W sumie w ciągu 9 ostatnich lat na terenie gminy powstało prawie 1000 miejsc postojowych. Oczywiście przybywa także aut, dlatego nie każdy może odczuwać, że tych miejsc aż tyle przybyło. Ważnymi realizacjami zeszłorocznymi były także ścieżki rowerowe. Oddaliśmy dwa ważne odcinki. Pierwszy, ten większy, to odcinek Słupnie pomiędzy ulicą Żeromskiego a Norwida w kierunku Marek. Pracę zakończyliśmy w grudniu i mieszkańcy, widziałem, bardzo chętnie z tego odcinka korzystają. W tym roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował kolejny odcinek od ulicy Norwida do ulicy Pulko, dalej wzdłuż Jana Pawła w kierunku Marek. To zadanie, na które NZDW otrzymało dofinansowanie z tak zwanego programu Polski Ład. Z kolei kolejny odcinek od ulicy Pulko do ulicy Marki jest w tej chwili projektowany i też będziemy starali się o środki na zewnętrzne, na budowę tego odcinka. Mam nadzieję, że je otrzymamy i zepniemy nasz system ścieżek w gminie Radzymin z ścieżkami w mieście Marki. Drugim odcinkiem, który został zrealizowany, to krótki odcinek, co prawda, ale bardzo ważny, wzdłuż ulicy Włomińskiej w miejscowości Ciemne, pomiędzy rondami, ścieżka miała nieco ponad 200 metrów, ale dzięki temu w tym miejscu stało się bardzo, bardzo bezpiecznie. Zakończyliśmy właściwie już projektowanie i uzyskujemy w tej chwili pozwolenie na budowę na dalszy odcinek tej ścieżki w kierunku miejscowości Ciemne, a następnie przez miejscowość do Helenowa. Tutaj również w najbliższym naborze środków będziemy starali się o pieniądze na ten cel. Jeśli je otrzymamy, w przyszłym roku będziemy realizować tą bardzo ważną ścieżkę rowerową i chodnik. Kluczowym, powiedziałbym, projektem infrastrukturalnym, który w ubiegłym roku zrealizowaliśmy, była Aleja Lecha Kaczyńskiego. To tak zwana północna obwodnica Radzymina. Połączyła ulicę Przemysłową, Wróblewskiego, Mokrą, POW i Wyszyńskiego. Jak Państwo widzicie na prezentacji, na każdej z tych dróg podporządkowanych, poprzecznych, znajdują się ronda. Rolą tej drogi jest umożliwienie dojazdu autom ciężarowym z trasy S8 właśnie w okolicach Coca-Coli, firmy Eltrans, Provitus i wielu innych zlokalizowanych w tej części miasta. Na razie poprzez edukację będziemy zachęcać kierowców do tego, żeby korzystali z tej trasy. Natomiast w ciągu kilku miesięcy wdrożymy organizację ruchu, która zakaże poruszanie się przez Śródmieście Radzymina aut z wysokim tonażem i wtedy będzie to jedyna droga dojazdowa do tego terenu właśnie z pominięciem centrum. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie ponad 20 milionów trafiło do gminy Radzymin środków rządowych. Natomiast całe zadanie kosztowało nas prawie 50 milionów, stąd największe historyczne zadanie infrastrukturalne na terenie gminy Radzymin, które mam nadzieję da Radzyminiakom, da Centrum Radzymina zupełnie nowe życie, da oddech i uwolni nas od tego dużego, ciężkiego ruchu, który odbywa się w tej chwili przez centrum naszego miasta. Niestety mierzymy się także z problemami. W ostatnich dniach doszło do kolejnej kradzieży kabla oświetleniowego na tym odcinku. To z tego powodu między innymi widzicie Państwo niefunkcjonujące oświetlenie wzdłuż części Alei Kaczyńskiego. Jesteśmy w trakcie odtwarzania tego okablowania, już nie miedziane, a aluminiowe. Mam nadzieję, że w ten sposób zniechęcimy złodziei. Mam nadzieję, że po naprawie będzie ono funkcjonowało już bez zarzutów. W roku 2023 oddaliśmy także kilka innych odcinków drogowych, jak choćby Prosta, Morylowa, Ochorowicza.
czy bardzo trudna budowa ulicy Norwida w Słupnie. To wszystko są drogi, które obsługują wielu mieszkańców. W ciągu ostatnich 9 lat na terenie gminy Radzymin przybyło ponad 85 dróg o łącznej długości 65 km. Mam nadzieję, że obserwujecie to Państwo w swoim codziennym poruszaniu się po terenie naszej gminy. Oczywiście potrzeb jest dużo, dużo więcej i w kolejnej części prezentacji pokażę także, co w tym zakresie czeka Państwa w tym roku w gminie Radzymin. W tym roku również skupiamy się na drogach. Przebudujemy ponad 11 km gminnych dróg. 8 z nich będziemy projektować. Część to jest kontynuacja prac projektowych, w części rozpoczniemy nowe przedsięwzięcia. Będziemy także doposażać place zabaw w sołectwie Wawrzyno, w Ciemnym, w Nadmie Starej. Będziemy realizować oświetlenia uliczne w Radzyminie, w Borkach, w Łosiu. Planujemy także zakupy nieruchomości, między innymi w Słupnie i w Nadmie Pulku. Słupnie, nieruchomość, którą nabędziemy, znajduje się przy ulicy Wspólnej i posłuży pod realizację filii Domu Kultury i budowy remizy. Z kolei w Nadmie Pulku to jest nabycie placu zabaw, który w tej chwili znajduje się na prywatnym terenie, spełnia swoją funkcję, cieszy się dużym Państwa zainteresowaniem, dlatego to jest czas najwyższy, żeby tą działkę nabyć i dalej rozwijać tą funkcję w tym miejscu. Ale także będziemy realizować wodociągi w Borkach, w Starych i Nowych Zełbicach, będziemy budować kolejne boiska, ale także podejdziemy do tematu naszych zabytków, to znaczy będziemy rewitalizować kaplicę na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku. Jeśli chodzi o drogi, to w tym roku, tak jak Państwo widzicie, lista jest imponująca i naprawdę bardzo długa. W Radzyminie trwa już w tej chwili przebudowa ulicy Ogrodowej. To bardzo ważna droga znajdująca się przy gminnym targowisku. Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie prac w sezonie zimowym, aby te najcięższe, najtrudniejsze prace odbywały się wtedy, kiedy z targowiska korzysta najmniej osób. Chcemy zakończyć te prace do kwietnia, tak, te najtrudniejsze prace chcemy zakończyć do kwietnia, tak żeby wokół targowiska poruszało się wtedy troszkę łatwiej, a wszystkie prace związane z drogą zakończą się do końca roku. W ramach tej inwestycji powstanie odwodnienie na tym terenie, nowa jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, nowe miejsca parkingowe, nowe oświetlenie i rondo na skrzyżowaniu ulicy Zwycięskiej i Ogrodowej, tak żeby w tym miejscu po prostu poruszało się dużo wygodniej. Kolejne ulice na terenie Radzymina, które uzyskają nową nawierzchnię, to ulica Wadery, Kossaka oraz Leśna na odcinku mniej więcej od końca chodnika do ulicy Miłosnej. Na te trzy drogi trwa w tej chwili przetarg, poznaliśmy już oferty, stać nas na tą przebudowę, oferty mieszczą się w naszym budżecie, w tej chwili są badane, będziemy chcieli jak najszybciej zawrzeć umowy na budowę tych dróg. Słupnie przebudowana zostanie m.in. to Spokojna. To kluczowa droga obsługująca szkołę numer 2 w Słupnie. Bardzo ważna, bo to ostatnia droga gruntowa przy szkole. Jesteście Państwo sobie w stanie na pewno wyobrazić, jak duży ruch przy niej panuje, zwłaszcza w godzinach porannych, kiedy dzieci są dowożone do szkoły, jak i w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci są odbierane. Inne drogi, które będą przebudowywane, to ulica Polnej Róży, Nastrojowa, Rodzinna czy Sadowa. W Emilianowie przebudowana zostanie ulica Objazdowa. W kolejnych miejscowościach w Mokrym trwa w tej chwili budowa Strzeżackiej i Rogowskiego. To też bardzo ważne i bardzo oczekiwane drogi. Ich realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drogi będą także przebudowywane w Nowych Zełbicach, Bratnia Piwna, w Borkach Słowiańska, to zakończenie projektu i realizacji zeszłorocznej, bardzo ważne połączenie do ulicy Wczasowej. Wykonamy w tym roku także kolejny etap ulicy Sikorskiego w Cegielni, ulicę Rzemieślniczą w Wiktorowie, czy chociażby w Łąkach Sasankowa i Poligonowa, czy bardzo oczekiwana przez mieszkańców ulica Borkowska w Rudzie. W sumie w tym roku planujemy zrealizować 11 km dróg gminnych, a nie jest powiedziane wcale, że jest to ostatnie słowo. Mamy złożone kilka wniosków o dofinansowanie. Jeśli zostaną one przyznane, ta pula tylko może się zwiększyć. Jeśli chodzi o projekty drogowe, projektujemy w tej chwili bardzo ważne ciągi drogowe ulicy Jana Pawła II, Armii Krajowej, ciąg ulic Dobra Łąkowa, Konstytucji 3 Maja, czy chociażby ulicę Wrzosową, Jaborówkę w Nadmie. To są projekty, które realizowaliśmy w zeszłym roku. W
tym roku te prace kontynuujemy, a rozpoczniemy dwa nowe projektowania. To są nieduże ulice, ale jakże ważne, ulica Różewicza w Radzyminie stanowi ciąg dojścia do szkoły numer 2 w Radzyminie z osiedla Reymonta, czy ulica Kotkowskiego również w Radzyminie. Rozpocznijmy także projektowanie pętli autobusowej w miejscowości Łosie. Jeśli chodzi o oświetlenie, w tym roku zostanie rozrealizowane na ulicy Dąbrowskiej w Radzyminie, w Łosiu na ulicy Koziołka Matołka, Pliszki, a w Borkach na Morenowej, to już nawet jest zawarta umowa. Jeśli chodzi o projektowanie nowych oświetleń, to te prace projektowe będą się toczyły w Słupnie na ulicy Bocznej od Norwida, Agatowej, Sąsiedzkiej, w Sierakowie na ulicy Przyrodniczej, w Nadmie na ulicy Madery i w Emilianowie na ulicy Świętego Piotra i Pawła. Te projekty oznaczają, że w kolejnych okresach będziemy te zadania realizowali. Trwają w tej chwili prace przy budowie świetlicy w miejscowości Stary Dybów. To jest pierwsza z inwestycji, którą realizujemy systemem gospodarczym. Mieszkańcy w Funduszu Wsparcia Jednostek Pomocniczych zdecydowali, że jest to najważniejsze zadanie w Starym Dybowie, które wymaga realizacji. Obecnie mamy stan surowy otwarty i w tym roku mamy kolejne środki w budżecie przewidziane na kolejne etapy, czyli stolarkę okienną, drzwiową instalację i złożony wniosek o dofinansowanie, więc wiele, że ten zakres będzie jeszcze szerszy. Z kolei w Nowym Jankowie przystępujemy do prac nad zupełnie nowym obiektem, który również wierzę, że będzie cieszył się zainteresowaniem mieszkańców i będzie chętnie wykorzystywany. Wspominałem Państwu już o tym, że w tym roku planujemy doposażenie kolejnych placów zabaw w Ciemnym, w Nadmie Starej, w sołectwie Wawrzyno. W sumie w ciągu ostatnich 9 lat prawie 20 placów zabaw i siłowni albo zostało wybudowanych, albo istotnie doposażonych. Jest to naprawdę całkiem duża ilość. Poniższa mapa dostępna również na naszej stronie pokazuje, jak te place są zlokalizowane, jak rozsiane są po całej gminie. W tym roku będziemy realizować wodociągi w 3 miejscowościach. Jak już wspominałem, w Borkach. Tu umowa jest z wykonawcą, jest zawarta. Wykonawca wiosną rozpocznie pracę. Kończymy też prace projektowe przy sieci w Starych i Nowych Załubicach. Wiosną planujemy przetarg na budowę tych sieci, ale środki w budżecie mamy zapisane. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki środkom z tak zwanego Polskiego Ładu. Rozbudowa sieci oczywiście pociąga ze sobą także konieczność zwiększenia możliwości produkcji wody. Dlatego też planujemy budowę nowej, kolejnej stacji uzdatniania wody na terenie Radzymina, na którą również otrzymaliśmy środki z Polskiego Ładu. Całe zadanie będzie nas kosztowało 30 milionów złotych, natomiast dofinansowanie wyniesie około 15. W sumie w ciągu ostatnich 9 lat wybudowaliśmy 82 km sieci wodociągowej i tym samym jej łączna długość przekroczyła 200 km. 85% mieszkańców jest w tej chwili już w zasięgu sieci wodociągowej, a po realizacji tych 3 miejscowości, jak tak mówiłem, z pewnością przekroczymy już 90% i woda dotrze niemalże do każdego mieszkańca na terenie naszej gminy. Bardzo ważną częścią zadań gminy jest także edukacja. W tym roku będziemy ogłaszali przetarg na budowę zadeszonego boiska przy szkole numer 1 w Radzyminie. To boisko będzie realizowane między innymi dzięki środkom z programu Olimpia. Otrzymaliśmy na nie 2 miliony złotych dofinansowania. Całe zadanie będzie nas kosztowało prawdopodobnie około 4 milionów złotych, ale dzięki temu boisko, które w tej chwili znajduje się koło szkoły, będzie mogło pracować przez cały rok, również w sezonie zimowym, co w tej chwili oczywiście nie jest możliwe. Równolegle w tym roku czeka nas początek rozbudowy szkoły w Nadmie. To jest zadanie, które jest realizowane, czy będzie realizowane przez naszą spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej, spółkę ZOM. Cały biznesplan jest już w tej chwili wytworzony, szkoła jest przeniesiona do spółki. W tej chwili złożyliśmy wnioski o potwierdzenie przez banki finansowania na tej inwestycji. Po podpisaniu będziemy mogli fizycznie ruszyć z przetargiem. Na prezentacji widzicie Państwo także szkoła numer 2 w Radzyminie, a właściwie to, jak będzie wyglądała po rozbudowie. W tym roku mamy przewidziane środki na zaprojektowanie tego zadania. Wierzę, że w kolejnym będziemy w stanie ruszyć z pierwszym etapem przebudowy.
W wyniku przebudowy szkoła nr 2 w Radzyminie stanie się szkołą jednozmianową. W sumie zwiększymy liczbę klas, sal lekcyjnych, a może tak będzie bardziej właściwe, do 36, co będzie oznaczało możliwość 4 oddziałów na każdym poziomie, ponad 4 oddziałów na każdym poziomie, tak aby był to obiekt jednozmianowy. Również z Polskiego Ładu pozyskaliśmy środki na rewitalizację dwóch miejsc. Pierwsze z nich to kaplica na cmentarzu w tej wojskowej części, w której zazwyczaj odbywają się uroczystości znane między innymi z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Obiekt jest w coraz gorszym stanie i wymaga prac renowacyjnych. Te prace renowacyjne w tym roku się odbędą. Drugim obiektem, który wymaga renowacji, jest najstarszy budynek w Radzyminie, tak zwana szkoła elementarna. Znajduje się tuż przy kolegiacie. W tej chwili jest to budynek opuszczony. Pozyskane środki nie pozwolą nam oczywiście na jego zrewitalizowanie, ale za pozyskane 500 000 zł chcemy wykonać dokładne badania, chcemy wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę tego obiektu, tak aby z takim pozwoleniem skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na kolejnych latach. Na zdjęciu widzicie także Państwo fontannę, która już powstała w tej chwili przed naszą kolegiatą. Przed sezonem zimowym jej nie uruchamialiśmy poza okresem próbnym. Wierzę, że od wiosny będzie cieszyła Państwa oko. Już w tej chwili widzę wiele osób, które chętnie przy niej siadają. Mam nadzieję, że wiosną będę Was tam widział tylko więcej. Mam w tej chwili ogłoszony przetarg na modernizację parteru budynku urzędu. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy środki na likwidację barier architektonicznych w naszym urzędzie. Tak jak Państwu wspomniałem, w ubiegłym roku udało nam się uruchomić windę w innym z naszych budynków, przy ulicy Komunalnej. W budynku głównym przy ulicy Kościuszki takiej możliwości wprost nie ma. To znaczy, jest to oczywiście możliwe, ale wymaga głębszej przebudowy obiektu. Na ten moment zdecydowaliśmy się na otwarcie biura obsługi mieszkańca na parterze tego budynku. Parter budynku jest dostępny dzięki podjazdowi również dla osób niepełnosprawnych i po przebudowie to poszczególne referaty w tym miejscu będą miały swoje stanowiska. 95% spraw każdy mieszkaniec będzie w stanie załatwić na parterze tego obiektu w zupełnie nowej przestrzeni. Wierzę, że to usprawni obsługę mieszkańca w urzędzie, a na pewno podniesie poziom dostępności, jeśli chodzi o osoby z pewnymi dysfunkcjami ruchowymi. Przed nami także oczywiście rozbudowa monitoringu miejskiego. W tym roku po raz kolejny dodamy nowe kamery. To mam nadzieję podniesie poziom bezpieczeństwa, co odczujecie Państwo na co dzień w swoim codziennym życiu. Tak jak Państwu deklarowałem, 31 stycznia uchyliłem. Decyzję środowiskową dla kompostowni i kuszarni w Starym Dybowie. To inwestycja, która słusznie zelektryzowała naszą lokalną społeczność. Zadeklarowałem Państwu, że zrobię wszystko, żeby decyzja środowiskowa w tym temacie została uchylona. I tak się stało. Z pewnością czeka nas jeszcze odwołanie od tego uchylenia, natomiast jestem przekonany, że skutecznie będziemy w stanie je obronić. Bardzo dziękuję za współpracę mieszkańcom, dziękuję za współpracę sąsiadów tej nieruchomości, którzy wspólnie z nami wspierali nas w tym procesie, złożyli wniosek o wznowienie postępowania i w ramach tego wznowionego postępowania było możliwe uchylenie przedmiotowej decyzji. Jesteśmy w tej chwili także w trakcie wyłożenia fragmentów studium, projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To taki plan przestrzenny dla całej gminy. To dokument, który określa podstawowe funkcje poszczególnych terenów. To jest drugie wyłożenie. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęły do nas uwagi. Duża część z nich została pozytywnie uwzględniona i właśnie te, które zostały pozytywnie uwzględnione, są w tej chwili wyłożone i pokazujące, co uległo zmianie. Debata nad studium odbędzie się 19 lutego o godzinie 17. Można brać w niej udział zarówno osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, jak i online za pośrednictwem platformy Teams. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z dokumentami,
jak i do zgłoszenia uwag, a te można zgłaszać do godziny do 20 lutego, czyli jeszcze dzień po debacie. Przed nami także jak co roku nagrody sportowe dla sportowców, którzy osiągnęli istotne wyniki sportowe w roku kolejnym. Wszystkich tych z Państwa, którzy osiągnęli sukces sportowy od listopada 2022 do końca 2023 roku, zachęcam do tego, żeby zgłaszać się do urzędu. Mamy pewną pulę środków, którą przyznamy tym osobom, których sukcesy były rzeczywiście znaczące. Wspieramy naszych sportowców od każdego roku i jest ogromna przyjemność móc doceniać ten wysiłek sportowy, który wkładacie Państwo w co robicie. Zachęcam Państwa również do tego, żeby rozliczając podatek dochodowy, składając PIT do 30 kwietnia, pamiętać o swoim miejscu zamieszkania. To bardzo ważne, część z Państwa mieszka na naszym terenie, jest zameldowany gdzieś indziej, z różnych powodów tego meldunku nie chce zmieniać. Rozliczając PIT, wskażcie Państwo swoje faktyczne miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy. Dzięki temu część Państwa podatku zasili budżet gminy Radzymin. Pokazywałem Państwu, ile w ubiegłym roku udało się zrobić. Możemy zrobić więcej. No i środków będzie więcej. Rozliczenie PIT-u jest dobrą okazją do tego, żeby przyspieszyć realizację inwestycji na terenie gminy Radzymin. To ważne, bo podatek dochodowy w tym roku to jest około 60 milionów złotych w naszym budżecie. To jest najpoważniejsza pozycja po stronie dochodowej. Jeśli wszyscy z Państwa, którzy tu faktycznie mieszkają, ten podatek by rozliczyli, rzeczywiście te możliwości inwestycyjne byłyby jeszcze większe. To wszystko, co ja przygotowałem dla Państwa, teraz chętnie zapoznam się z tym, co Państwo przygotowaliście dla mnie, czyli pytania. Pierwsze z pytań pojawiają się już na moim ekranie. Zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo je zadawali albo na czacie, albo na Facebooku. Pierwsze pytanie Pani Martyny. Czy wykonawca Bamtraku w ramach gwarancji poprawi odwodnienie? W okresie mrozów duża część toru była zalana, co może powodować uszkodzenie nawierzchni. Pani Martyno, przejrzymy oczywiście cały teren. Teren nie był w ramach tej inwestycji odwadniany. Jest tam rów odwodnieniowy przy ulicy Batalionów Chłopskich. Teren po prostu jest cały zielony i jakby w sposób naturalny założony jest, że on będzie chłonął tą wodę poza miejscami utwardzonymi. Zobaczymy oczywiście w tym roku, mieliśmy bardzo deszczową jesień, tych opadów było i w dalszym ciągu jest bardzo dużo. Każda inwestycja w okresie gwarancji jest co roku przeglądana, jeśli pojawiają się jakiekolwiek usterki, jeśli pojawiają się jakiekolwiek wady, wykonawca naprawia je w ramach danej nam kraju. Pan Robert. Kilka lat temu Stowarzyszenie Radzymińskie Forum otrzymało rotację na publikację dotyczącą szpitala. Czy można kupić książkę o naszym szpitalu? Mamy monografię na temat szpitala, rzeczywiście. Ona była wydawana jakby w ramach otrzymanych środków. Powstała i była wydrukowana w takiej ilości, na którą pozwalał wówczas ten budżet. Nigdy nie była przeznaczona na sprzedaż, zawsze była podarunkiem. Zobaczę, czy jeszcze w ogóle dysponujemy w tej chwili tymi książkami. Jeśli nie, no to potraktuję to jako pomysł na to, żeby zrobić pewien dodruk tej pozycji. Ewentualnie zastanowimy się nad tym, czy nie wydać jej również w formie e-booka, tak żeby można było pobrać z naszej strony internetowej. Pytanie, czy gmina Radzymin prowadzi rozmowy z gminą Niepołęd na temat podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji wzdłuż ulicy Wczasowej? Tak, prowadzimy dalej idące rozmowy z gminą Niepołęd, bo zarówno gmina Radzymin chciałaby przyłączyć pewne tereny lub kanalizować pewne tereny od strony gminy Niepołęd, jak i odwrotnie. Gmina Niepołęd chciałaby kanalizować pewne tereny od gminy Radzymin. Nasze rozmowy dotyczyły tego, żeby mieszkańcy ulicy Wczasowej czy tej części Borek mogli przyłączyć się do istniejącej sieci, jak również tego, żeby w ramach istniejącej perspektywy unijnej można było zawnioskować o środki na budowę kanalizacji
w starych Załobicach, w ulicy Myszyniec, w części Nowych Załobic, właśnie od strony Nieporędu. Nieporęd z kolei chciał skandydować Wólkę Radzymińską od strony Sierakowa, czyli od strony naszej gminy. Będziemy wspólnie o te środki wnioskować i mam nadzieję, że je otrzymamy i rzeczywiście będziemy w stanie przystąpić do rozbudowy sieci od tej strony. Równolegle badamy także, czy jest możliwość wspólnego kanalizowania miejscowości Łąki i Beniaminów od strony Radzymina. Tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Żeby można było w ogóle pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na budowę sieci kanalizacji, na każdym kilometrze wybudowanej sieci musi być przyłączonych średnio 120 osób, które w momencie wnioskowania są zameldowane. To nie jest wcale taki łatwy do osiągnięcia wskaźnik i w takich miejscowościach, gdzie jest pewien pusty przebieg, a tak jest między Radzyminą i Łąkami, może okazać się, że tego wskaźnika na razie nie osiągamy. W Starych Nowych Załobicach na pewno przy głównych ulicach wskaźnik osiągniemy. Są gęsto zabudowane miejscowości. W ogóle w tej perspektywie unijnej być może pojawi się takie pytanie. Będziemy wnioskowali o środki na kanalizowanie kolejnych miejscowości. Będziemy wnioskować o środki dla Nadmy, dla Starego Jankowa, a w północnej części gminy również dla Mokrego, Zawad, Zwierzyńca, Emilianowa. To kolejny duży projekt inwestycyjny, który nas czeka. W tej perspektywie unijnej skanalizowaliśmy Słupno, Sieraków, Ciemne i Stary Dybów. Pan Mariusz, turkusowa i szmaragdowa, znak zapytania. Panie Mariuszu, zakładam, że pyta Pana nawierzchnię tych ulic. Więc tak, w tej chwili mamy złożony wniosek o budowę nakładki asfaltowej na ulicy Turkusowej. Czekamy na rozstrzygnięcie tego naboru. To by w sposób definitywny poprawiło warunki przejezdności na tej ulicy. Mamy również, czy jesteśmy, zakończyliśmy właściwie projektowanie dla fragmentu ulicy Brylantowej i Rubinowej. Tutaj również będziemy starali się o środki na przebudowę tych ulic, które stykają się właśnie z Turkusową. Dla ulicy Szmaragdowej nie prowadzimy żadnych prac projektowych, nie zakładaliśmy na razie budowy nakładki asfaltowej, którą byśmy zawnioskowali środkami, natomiast oczywiście obie te ulice będą konserwowane, ponieważ ich stan w sezonie, po sezonie zimno-zimowym jest trudny. Pani Monika, czy robiąc ulicę Rubinową istnieje szansa na wydanie nakładek asfaltowych na ulicy, jak na ulicy Kwiatów Polskich, na ulicach padło do tej ulicy. Pani Moniko, pewnie wprost przy realizacji tej inwestycji nie, natomiast wykonanie ulicy Rubinowej otwiera możliwość do wykonania nawierzchni odwodnienia wszystkich ulic poprzecznych, takie jak właśnie ta, którą Pani wymieniła. Pani Monika, kolejne pytanie. Czy są już jakieś pierwsze wnioski, plany po konsultacjach dotyczących bezdomności zwierząt? Na ten moment jeden wniosek wpłynął. Będzie przeanalizowany oczywiście i wtedy zobaczymy, na ile jest możliwość jego uwzględnienia. Kolejne pytanie, Pani Martyna. Czy policja zakończyła postępowanie w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy stacji PKP? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby takie postępowanie było ze strony policji zakończone. Pani Maria, jakie są plany naprawy istniejących już dróg? Wracam z sprawą ulicy Pulko w Nadmie, bo gdy poczekamy, aż totalnie wyschnie, to już w ogóle nie da się jeździć. Teraz to graniczy z trudem, by dojechać bezpiecznie. I jak będzie to weryfikowane, bo doświadczenie mówi, że droga jest naprawiona i po 3 tygodniach można ją na nowo robić, a to błędne koło. Pani Mario, zakładam, że mówi Pani nie tyle o ulicy Pulko, która ma nawierzchnię asfaltową, co o ulicy Bocznej od Pulko, o tej samej nazwie. To jest rzeczywiście droga gruntowa. Drogi gruntowe, no co do zasady, są wypełniane kruszywem i równane. To jest jakby podstawowa metoda naprawy tych dróg. Tą, która jest skuteczna, jest oczywiście ich powierzchniowe utrwalanie, czy to w formie nakładki asfaltowej, czy kostki betonowej, czy innych nawierzchni. W tej okolicy w tej chwili projektujemy ulicę Wrzosową, ulicę Kozłówek, ulicę Bocznej nad Pulką na razie nie projektujemy. Natomiast rzeczywiście no, przy tej gęstości zabudowy, która się przy niej znajduje, to by była najskuteczniejsza forma do tego, żeby w sposób trwały poprawić warunki przejezdności na tej ulicy.
Pan Witold, kiedy konkretnie rozpocznie się modernizacja ulicy Stokowej? Panie Witoldzie, mamy w tej chwili ogłoszony przetarg na modernizację tej ulicy. Poznaliśmy oferty. Te oferty mieszczą się w naszym budżecie i obecnie je badamy. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy w stanie zawrzeć umowę na realizację tej budowy. Kiedy dokładnie się rozpocznie, tego panu nie odpowiem, bo to zależy od kilku rzeczy, między innymi od tego, ile zamówień czy ile umów podpisze wykonawca, który wygra ten przetarg. Na wszystkie drogi, które w tym przetargu były puszczone, że tak powiem, czyli były objęte tym przetargiem, wykonawca ma czas na wykonawcy, bo może być ich kilku, mają czas 13 miesięcy od podpisania umowy. Ten termin wynikał głównie z faktu, że nie wiedzieliśmy, czy będzie nas stać na wszystkie te zadania i daliśmy sobie możliwość finansowania części wydatków rokiem kolejnym. Dzisiaj już wiemy, że tej konieczności nie będzie. Mieścimy się w budżetem roku bieżącego, więc wykonawcy raczej będą chcieli zrealizować wszystkie te zadania w roku bieżącym. Z punktu widzenia pogody, warunki dobre do realizacji pojawią się pewnie od połowy kwietnia. Bliżej po podpisaniu umowy, po poznaniu harmonogramu budowy będę Państwa informował, kiedy fizycznie może dojść do rozpocząć się budowa. Czy przewidziane jest zwiększenie środków na odśnieżanie ulic w okresie dużych opadów śniegu? Na razie te środki jeszcze są, to znaczy od początku roku wydaliśmy na odśnieżanie około 600 tysięcy złotych na terenie gminy Radzymin. Budżet to jeszcze około 300 tysięcy złotych, więc one są. Oczywiście, jeśli taka konieczność się pojawi, środki miałyby się skończyć, wówczas rzeczywiście będzie konieczność ich zwiększenia, co w historii już się zdarzało. Pan Bogdan. Skutecznym sposobem zablokowania realizacji kompostowni w Starym Dymowie jest zmiana miejscowego planu. Ewentualnie pozwolenie na budowę musi być zgodne z planem aktualnym w dniu wydania pozwolenia na budowę. Dlaczego przez pół roku nie ogłosił Pan przetargu na zmianę miejscowego planu? Panie Bogdanie, żeby ogłosić miejscowy plan, musi być on zgodny z studium. Studium w tej chwili jest procedowane. Mówiłem Państwu o tym na poprzedniej części prezentacji. I w studium właśnie wprowadziliśmy taki zapis, który ma na terenie całej gminy, nie tylko w Starym Dymowie, uniemożliwiać realizację przedsięwzięć, których podstawowym zakresem działalności jest właśnie czy magazynowanie odpadów, czy przetwarzanie odpadów, czy ich wytwarzanie. Te zapisy właśnie w sposób skuteczny i na przyszłość uniemożliwią powstawanie tego typu obiektów na terenie naszej gminy. Krzysztof. Dzień dobry, panie burmistrzu. Na jakim etapie jest remont ulicy Zdrojowej? Obecnie ulica jest w katastrofalnym stanie. Panie Bogdanie, na ten moment ulica po prostu będzie wyrównana. Mamy też zawarte porozumienie z jednym z wykonawców, na podstawie którego będziemy w stanie wykonać nakładkę asfaltową na ulicy. Docelowo oczywiście ona jest w tej chwili projektowana i wspólnie z Ulicą Kwiatów Polskich stworzą ciąg drogowy z odwodnieniem, z nową nawierzchnią, z chodnikami. Czy przewidziane są środki na remont ulic po zimie? Pani Beato, tak, te ulice nawet są w tej chwili konserwowane na tyle, na ile warunki pogodowe na to pozwalają. W ubiegłym tygodniu mieliśmy dobre warunki do prowadzenia prac i na części ulic udało się je przeprowadzić. Na ulicach asfaltowych, pewnie Państwo zauważyliście, że na Konstytucji 3 Maja, na Jana Pawła, czy na Mikołajowej, czy na Mickiewicza ekipy rzeczywiście wykonały remonty tych ulic. Na drogach gruntowych również w niektórych miejscowościach udało się te prace przeprowadzić. Niestety znowu przyszedł deszcz i skuteczne prowadzenie prac jest nie do końca możliwe. Tam, gdzie to jest możliwe, te prace są w tej chwili prowadzone, tak aby te warunki jezdne maksymalnie poprawiać. Pan Robert. Kiedy jest przewidziane uruchomienie połączenia do Wołomina, które było wielokrotnie obiecane? Co z zwiększeniem częstotliwości autobusu 738? Czy autobusy lokalne R mogą być dostosowane do wózków dziecięcych? Przewóz możliwy tylko w kilku autobusach. Panie Bogdanie, więc po kolei. Jeśli chodzi o linię do Wołomina, mamy to zadanie wycenione. Koszt tego przedsięwzięcia to jest około 1,5 miliona złotych. Wnioskowaliśmy w tym roku o środki do wojewody na wsparcie tzw. przewozów autobusowych. Niestety nie otrzymaliśmy tego dofinansowania.
My wiosną ma być ten program powtórzony. Po raz kolejny będziemy wnioskować o środki na dofinansowanie tego przewozu. To bardzo ważna linia i bardzo chciałbym, żeby jak najszybciej była uruchomiona. Jeśli chodzi o zwiększenie częstotliwości autobusu 738, no od kiedy jestem burmistrzem, on już jest o 50% zwiększony, rzeczywiście potrzeby są dużo większe. Wnioskowaliśmy do temu o to, aby autobus kursował częściej, w godzinach szczytu co 15 minut, w tej chwili jest to co 20. Na ten moment ZTM nie miał możliwości ani taborowych, ani dodatkowych kierowców, których mógłby skierować na naszą linię. Cały czas jednak trzymam rękę na pulsie i staram się, żeby ta oferta przewozowa na terenie naszego miasta była coraz lepsza. Jeśli chodzi o autobusy lokalne R, to zależy od linii. Mamy w sumie 5 pojazdów, czy w zeszłym roku mieliśmy 5 pojazdów, które obsługiwały linię R i 3 z nich były niskopodłogowe. W tej chwili w nowym przetargu ta sytuacja troszkę się poprawi, bo tylko jeden autobus będzie wysokopodłogowy, a 4 będą niskopodłogowe. Także wierzę, że odczuje Pan również poprawę i w tym zakresie. Pan Bogdan. Jaki jest status modernizacji ulicy Zwycięskiej? Panie Bogdanie, ulicę Zwycięską mamy zaprojektowaną, mamy uzyskany ZIT, czyli odpowiednik pozwolenia na budowę, od którego wpłynęło jedno odwołanie. W moim odczuciu o niskiej istotności dotyczące szerokości wjazdu. Natomiast to odwołanie w sposób skuteczny zablokowało możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Wojewoda rozpatruje już półtorej roku i dopóki tego nie zrobi, i dopóki ZIT nie będzie prawomocny, nie będziemy mogli przystąpić do przebudowy, bo nie pozyskamy wcześniej środków. Ulica Zwycięska i Ogrodowa była projektowana w tym samym czasie i tak jak Pan widzi, ulica Ogrodowa jest w tej chwili przebudowywana, a dzieje się tak tylko dlatego, że na Ogrodowej nikt się od tego ZIT-u nie odwołał. Wierzę, że wkrótce uda nam się prawomocnić ZRID, wojewoda rozpatrzy nasze odwołania i wtedy ruszymy z przebudową drogi, bo jest ona bardzo ważna. Pan Łukasz, kiedy planowana jest realizacja budowy szkoły podstawowej przy ulicy Słowackiego? Panie Łukaszu, mamy nabytą nieruchomość przy stadionie Mazur i w tej chwili próbujemy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które pozwoliłoby nam na przełożenie tylko kanału Benjaminówki. Przełożenie tego kanału i obudowanie go kanalizacją deszczową pozwoliło nam dużo lepiej zagospodarować tą działkę. W tej chwili nie odpowiem Panu dokładnie, kiedy ruszy budowa szkoły, natomiast na pewno przed budową trójki rozbudujemy dwójkę. I o tym już dzisiaj mówiłem. W tym roku będziemy projektować odbudowę szkoły numer 2. No i wierzę, że w przyszłym roku będziemy fizycznie w stanie ruszyć z budową. No, zbudowa dwójki na ten moment sprawi, że szkoła numer 1 i szkoła numer 2 będą szkołami jednozmianowymi. Budowa trójki przy terenie Mazur jest projektem, który będzie realizowany w kolejnych latach, tak aby wraz z pojawiającymi się nowymi budynkami, czy to wielorodzinnymi, czy jednorodzinnymi, no jeszcze bardziej poprawić warunki. Dlaczego taka kolejność, bo też może to Pana interesować. Szkoła przy Słowackiego to około 100 milionów złotych, jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne. Tam trzeba zbudować salę gimnastyczną, salę lekcyjną, stołówkę, całą infrastrukturę, nie ma niczego w tej chwili. W szkole numer 2 właściwie dobudowujemy tylko i wyłącznie salę lekcyjną, czyli za ułamek tej kwoty, za około 40 milionów złotych, już doprowadzamy do jednozmianowości na terenie naszego miasta. Pani Suzan, czy jest szansa na powstanie basenu w Radzyminie? Jest taka szansa, ale potrzebna jest nam nieruchomość do tego. Dwa tygodnie temu spotkałem się z nowo wybranym wojewodą mazowieckim, panem Frankowskim i rozmawialiśmy na temat takich nieruchomości. Są dwie działki należące do Skarbu Państwa, na których można by było taki obiekt zlokalizować. Jedna znajduje się przy ulicy Cichej w Radzyminie, druga przy ulicy Komunalnej. Gdyby udało nam się takie nieruchomości uzyskać, droga do basenu jest otwarta. Pan Piotr, mnie interesuje kwestia kanalizacji, a w szczególności we wsi Nadma. Czy jestem w stanie dowiedzieć się, gdzie są prowadzone prace, gdzie są planowane? Panie Piotrze, tak jak już wspomniałem, doszliśmy w
z kanalizacją do ulicy Platanowej w Nadmie. Jesteśmy w tej chwili już na granicy tej miejscowości. W najbliższych naborach będziemy wnioskowali o środki na budowę sieci właśnie w miejscowości Nadma. No idąc oczywiście od strony ulicy Rzecznej, Pulko, zmierzając w kierunku Nadmy Starej. Po pozyskanych środkach, po rozstrzygnięciu, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, czas do rozpoczęcia pierwszych prac to jest około 1,5 roku. Czy tutaj potrzeba na zaprojektowanie sieci i rozpoczęcie prac budowlanych. Pani Joanna, czy coś już wiadomo odnośnie planów rozbudowy torów PKP? Spotkanie z mieszkańcami było rok temu, potem była sonda. Może ma Pan jakieś świeże informacje w tym zakresie? Pani Joanno, informacje może nie będą świeższe, natomiast na podstawie tych konsultacji, które się odbyły, gmina zebrała opinię mieszkańców, przedstawiła swoje uwagi do zaproponowanych wariantów. Bo przypomnę, są dwa warianty rozbudowy linii kolejowej na terenie gminy Radzymin. Każdy z tych wariantów zakłada budowę drugiego toru po północnej stronie do stacji kolejowej w Radzyminie, a od stacji kolejowej w Radzyminie w kierunku Tłuszcza, czyli w naszej gminie Starego Dłowa, czyli Minianowa. Warianty są dwa. Jeden zakłada pozostawienie jednego toru, tylko modernizację tego toru. Drugi zakłada jego budowę. Na ten moment PKP nie przedstawiła jeszcze finalnych efektów prac studium, bo na razie mówimy wciąż tylko o studium, czy na temat pracach przedstudialnych, ale na pewno na każdym kolejnym etapie, na których będą pojawiały się ważne informacje na temat rozbudowy naszej linii kolejowej, będę Państwa włączał w ten proces, informował i konsultował plany PKP razem z Państwem. Pani Maria, czy planowane są jakieś działania odnośnie Rzeki Czarnej, by zapobiegać sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia, czyli rozlania rzeki na pola i okolice? Pani Mario, Rzeka Czarna jest małą rzeką, która jak rządza w pewnych częściach roku niesie dużo wody i chcąc ją okiełznać, może tak powiem, należałoby pewne odległości od tej rzeki wybudować wały powodziowe. Nie przy rzece bezpośrednio, ale pewnej odległości, ponieważ ta rzeka nie pomieści tej ilości wody, którą niesie. Jeśli mieszkańcy są otwarci na przekazanie części swoich terenów właśnie na taki cel, to jak najbardziej gmina może włączyć się w proces projektowania i takie zabezpieczenia przewidzieć. Mieszkańcy na pewno byliby również beneficjentami tej sytuacji, ponieważ w tej chwili dysponują działkami dosyć długimi i w całości są na terenie zalewowym, więc wierzę, że poświęcenie części nieruchomości na cele powodziowe pozwoliłoby odzyskać drugą część działki, która mogłaby stać się działką budowlaną. Pani Monika, czy jest szansa, aby gmina wykonywała więcej nakładek asfaltowych na drogach piaskowych? Drogi są odświeżane dwa razy w roku, aczkolwiek to nic nie daje. Mieszkańcy mniej oczyszczanych dróg nie potrzebujemy dróg zaprojektowanych, gdzie miałby być chodnik. Pani Moniko, w moim odczuciu tych dróg gmina wykonuje dużo, bo w ciągu ostatnich 9 lat 65 km dróg zyskało nawierzchnię asfaltową. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej. Jest ku temu dobra okazja, jak już wspominałem. Ci z Państwa, którzy niedawno zamieszkali na terenie gminy Radzymin i nie rozliczają podatku dochodowego, warto, żeby to zrobili. Każde dodatkowe środki, które w ten sposób pozyskamy, będą przeznaczone na nowe inwestycje, w tym właśnie drogi. Na części z tych miejsc to będzie właśnie nakładka asfaltowa, ale część dróg będzie wymagała zaprojektowania i to nie wynika tylko i wyłącznie z faktu, że chcemy lub nie chcemy mieć chodnik na tej drodze, ale również dlatego, że żeby droga była trwale przebudowana, trzeba często zagospodarować wody opadowe i do tego potrzebne jest odwodnienie. Jak będzie w przypadku drogi, o której Pani myśli, to muszą zdecydować już bardzo konkretne i lokalne warunki. Pani Karolina. Miały odbyć się spotkania, konsultacje w sprawie praw zwalniających podwyższeń w celu ograniczenia prędkości na ulicy Głównej w Rudzie. Czy coś zostało ustalone? Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się realizacji? Zaraz przeczytam drugą część pytania, najpierw odniosę się do tego. Pani Karolina, przepraszam najmocniej. Więc tak,
najpierw uporządkujmy sobie historycznie. Czyli mieszkańcy we wrześniu na zebraniu sołeckim przeznaczyli część środków, znaczy przeznaczyli swój fundusz wsparcia na spowolnienie ruchu na ulicy Głównej. To zadanie jest zadaniem na 2024 rok, czyli ten, który no, właściwie dopiero co się rozpoczął. Gmina wprowadziła to zadanie do budżetu i na początku stycznia spotkałem się z panem starostą i Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa, aby porozmawiać na temat tego, co można zrobić na drodze powiatowej, bo warto w tym miejscu wspomnieć, że ulica Główna to jest droga powiatowa i no bez zgody starosty niczego na drodze zrobić nie będziemy mogli. Starosta zna już problem, zna oczekiwania mieszkańców zebrania wiejskiego i zadeklarował, że w ciągu 2-3 tygodni wróci do mnie z informacją zwrotną i powie, co jego zdaniem na tej drodze można zrobić. Jest na stałym kontakcie z panią sołtysem, gdy tylko będziemy mieć sytuację zwrotną, na pewno przekażę państwu tą informację. Dodatkowo, co z naszym oświetleniem, odcinek od strony Załubic. Pani Karolino, podobna sytuacja, starosta zaprojektował już ten odcinek drogi. Wystąpiliśmy do starosty o udostępnienie dokumentacji projektowej i w tej chwili analizujemy ją, na ile możliwe jest zrealizowanie samego oświetlenia z pominięciem jakby innych elementów drogi. Środki rzeczywiście na ten cel mamy, także jeśli tylko dokumentacja starosta będzie możliwa do wykorzystania, zrealizujemy to oświetlenie. Zachęcam państwa do zadawania pytań. Nie widzę kolejnego, nie przeskakuję. Pani Agata, panie burmistrzu, w 2022 roku w planie budżetu był projekt ulicy Śląskiej w Słupnie. Na jakim jest etapie i kiedy możemy się spodziewać nakładki? Pani Agato, projekt ulicy Śląskiej w Słupnie rzeczywiście znajdował się w projekcie budżetu, ale na takim, pod takim warunkiem, że inwestor, który realizował segmenty przy tej ulicy, dołoży się do tego projektowania. Inwestor na przykład tego projektowania nie dołożył i zadanie zostało zdjęte z budżetu. Na ten moment nie są przy niej prowadzone żadne prace. Kluczowym problemem ulicy Śląskiej jest jej szerokość. Próbujemy w tej chwili pozyskać grunty pod poszerzenie tej drogi. Gdyby to się udało, nawet bez przebudowy całej nakładki, tylko poprzez jej poszerzenie, udało się w tym miejscu rozwiązać wiele problemów. W tej okolicy gmina przebudowała ostatnią ulicę klubową. To też na pewno poprawiło warunki jezdy na tym terenie, a zwłaszcza pozwoliło rozwiązać wiele problemów odwodnieniowych. Pan Krzysztof. Na jakim etapie jest remont ulicy Zdrojowej, która jest w katastrofalnym stanie? Panie Krzysztofie, mam wrażenie, że pan już to pytanie zadał, pewnie z innego źródła, także jeszcze raz może oddaję osobom, które nie słuchały nas wcześniej. W tej chwili droga oczywiście będzie wykonserwowana po sezonie zimowym, tak żeby była równa i przyjezdna. Na podstawie zawartego porozumienia z inwestorem, który budował tutaj budynki, położymy na części ulicy nakładkę asfaltową, a docelowo droga będzie przebudowana. W tej chwili ją projektujemy, połączy się z ulicą Kwiatów Polskich, na obu tych ulicach powstanie nowa nawierzchnia, odwodnienie oraz chodnik. Pani Monika, aktualnie jest złożone studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu przestrzennego. Na jaką wysokość będą mogli budować budynki, gdzieś mieszkania bezczynszowe wraz z gminie? Czy my mieszkańcy mamy jakiś realny wpływ na jego ewentualną zmianę? Pani Moniko, to nawet nie w studium, a w planie miejscowym pani taką odpowiedź znajdzie. Studium jest bardzo ogólnym dokumentem. Dla terenu całego Radzymina wysokość jest limitowana na poziomie 20 metrów. A te 20 metrów dotyczy w praktyce zabudowy wielorodzinnej. Zabudowa jednorodzinna oczywiście nie osiąga takich wysokości. W zabudowie jednorodzinnej zazwyczaj jest to 9 lub 12 metrów. Jak dokładnie jest w pani sąsiedztwie, może pani sprawdzić w tej chwili w planie miejscowym dla pani okolicy, a jeśli nie wie pani, jak to zrobić, czy ma pani wątpliwości, zachęcam do kontaktu bezpośrednio z Referatem Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Pracownicy na pewno pani w tym pomogą. Jeśli chodzi o wpływ mieszkańców na ten aspekt, to oczywiście w momencie, kiedy przygotowany jest miejscowy plan, każdy z mieszkańców ma prawo składać uwagi do tego planu. Pan Janusz.
Dobry wieczór. Arcieków to sołectwo z najniższym odsetkiem utwardzonych dróg gminnych. Jedynie 5% dróg gminnych w Arciechowie jest utwardzone. Czy coś w tej kwestii ulegnie zmianie? Od 6 lat miejscowość nie jest uwzględniona w budżecie gminy. Czyżby tworzony jest z Arciechowa skansen? Panie Januszu, Arciechów jest bardzo rozległym sołectwem. Rzeczywiście może być tak, że 5% dróg jest utwardzonych, natomiast zakładam, że mniej więcej 70% mieszkańców Arciechowa mieszka przy utwardzonej drodze. Te pozostałe 95% dróg obsługuje dużo mniejszą grupę mieszkańców i działki rekreacyjne. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to w tym roku złożyliśmy wniosek w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na położenie nakładki asfaltowej na tak zwanej ulicy Wygon, czyli tej, która jest koło szkoły i która biegnie od ulicy Mazowieckiej w stronę Dąbrowy. Wierzę, że te środki pozyskamy i fizycznie w tym roku będziemy w stanie wykonać nawierzchnię na tej ulicy. Monika zadaje kolejne pytanie. Czy są już jakieś pierwsze wnioski po konsultacjach dotyczących bezdomności zwierząt? Tak, Pani Moniko, tu już odpowiadałem, jest jeden wniosek, jest w tej chwili analizowany. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, zadaje Pan Tomasz. Czy gmina Radzymin prowadzi rozmowy z gminą Niepolet na temat podłączania nieruchomości do kanalizacji? Też na to pytanie już odpowiadałem. Panie Tomaszu, prowadzimy takie rozmowy nie tylko na temat podłączenia, ale także na temat kanalizowania części miejscowości właśnie od strony gminy Niepolet, mowa to głównie na Starych i Nowych Zaubicach oraz części Arciechowa. Pan Marcin, jaki jest obecnie status ulicy Borkowskiej w Rejentówce? Czy faktycznie droga będzie utwardzana? Jeśli tak, to kiedy rusza inwestycja? Panie Marcinie, mamy w tej chwili ogłoszony przetarg na nakładkę asfaltową na część ulicy Borkowskiej. Poznaliśmy oferty w tym przetargu. Oferty mieszczą się w naszym budżecie. W tej chwili te oferty są analizowane. Myślę, że w ciągu 2-3 tygodni zawrzemy już umowę na realizację tej inwestycji. No i fizycznie pewnie od wiosny będziemy w stanie wykonywać tutaj pracę. W tym roku na Borkowskiej pojawi się nie tylko nakładka, ale także wodociąg. W ramach wodociągu w miejscowości Borki będzie on także wykonywany w Radzyminie i w Rudzie właśnie w ulicy Borkowskiej. Pani Małgorzata, kiedy zostanie dokończone oświetlenie ulicy Norwida w Słupnie do ulicy Gościniec? Czy możliwe jest posadowienie koszy na śmieci wzdłuż ulicy Norwida, zwłaszcza końcowy odcinek? Pani Małgorzato, w tym roku mamy przewidziane środki na projektowanie oświetlenia w ulicy Bocznej od Norwida. Nie przewidywaliśmy ich na oświetlenie w kierunku ulicy Gościniec, natomiast sobie zapisuję ten wniosek. Będę starał się, żeby takie środki w trakcie roku się pojawiły, żeby rzeczywiście to oświetlenie wydłużyć aż do samej ulicy Gościniec, która zresztą w tej chwili jest projektowana tak, aby można było połączyć z Jeziorowskiego z Norwida i dalej z drogą wojewódzką 631. Co do koszy, tak, na części ulicy w tym roku koszy, znaczy na tej ulicy, między innymi na tej ulicy, kosze w tym roku się pojawią. Będzie już stawiał zakład gospodarki komunalnej. Suzanka, w którym roku nastąpi budowa ulicy Rubinowej? Pani Suzan, tak jak wspomniałem, droga została zaprojektowana, mamy złożony wniosek o ZRID, w tej chwili jesteśmy w trakcie jego uzyskiwania. To, kiedy nastąpi budowa, w dużej mierze zależy od samych mieszkańców. Jeśli nie wpłyną odwołania od tego ZRID-u, wówczas no, do połowy roku będziemy dysponowali prawomocną dokumentacją, która pozwoli nam pozyskać środki na to zadanie. Mam nadzieję, że i podzieli obrosów zwycięskich, gdzie odwołanie, które wpłynęło, sprawiło, że no, przez półtorej roku mieliśmy zablokowaną w ogóle możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Jak już dokumentacja będzie prawomocna, wtedy więcej będę w stanie powiedzieć na temat tego, kiedy będzie możliwa budowa. Pani Magdalena, czy istnieje szansa poprawienia przejezdności ulicy Żeglarskiej w Arciechowie? Pani Magdo, skieruję ten postulat, ten wniosek do referatu budowy i utrzymania dróg. Na pewno pracujemy nad tym, żeby tą przejezdność poprawić. Pan Marcin, czy coś wiadomo w sprawie modernizacji targowiska? Panie Marcinie, w tym roku dużo zmieni się wokół targowiska. Będzie dużo miejsc postojowych, pojawi poprawi się infrastruktura piesza i rowerowa, pojawią się wiaty rowerowe. Także sposób dotarcia do targowiska będzie na pewno dużo lepszy.
Równolegle Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi pracę przy utwardzaniu niektórych alejek. To wszystko ma sprawić, żeby z targowiska korzystało się lepiej i wygodniej. Jeśli chodzi o kompleksową modernizację targowiska, ta na razie nie jest przewidziana. Nie ma na razie dużych programów dotacyjnych, które pozwoliłyby nam pozyskać środki na modernizację. Kiedyś prowadziliśmy prace koncepcyjne związane z modernizacją. No przy dzisiejszych cenach należy spodziewać się, że ich wdrożenie będzie kosztowało około 10 milionów złotych. Pan Bogdan, czy po wykonaniu nakładki jest planowane wykonanie chodnika i oświetlenia ulicy Sezonkowej, przynajmniej na odcinku leśnym? Panie Bogdanie, w ramach tego postępowania, które w tej chwili toczymy, mówimy tylko o nakładce. Natomiast rzeczywiście po wykonaniu nawierzchni pewnie przyjdzie temat oświetlenia, bo to będzie długi odcinek, dosyć ciemny. Wymaga to oczywiście odrębnego budżetu na to zadanie. Pani Marta, czy uzyskałam odpowiedź zwrotną dotyczącą ulicy Deszczowej? Pani Marta, ulica Deszczowa jest przez mieszkańców Wiktorowa przewidziana w tym roku do gruzowania, powiedzmy. I oczywiście wiosną takie prace się rozpoczną. Pan Filip, czy jest w ogóle szansa, aby kiedykolwiek powstał tramwaj ze zmiany do Warszawy? Jeśli tak, to kiedy? Panie Filipie, no być może powstało nawet takie opracowanie mówiące o tramwaju od metra przez Marki do Radzymina. Miejsce teoretycznie jest, na pewno jest to inwestycja idąca w setki milionów złotych, więc też trudno to udźwignić samodzielnie przez samorząd. Na razie gmina Radzymin skupia się na rozbudowie linii kolejowej nr 10, tak jak powstał drugi tor na tej linii, a to by z kolei pozwoliło podnieść częstotliwość kursowania szybkiej kolei miejskiej. Jesteśmy na etapie projektowania parkingu wokół stacji. W najbliższym naborze będziemy też starali się pozyskać środki na ten cel i w ten sposób poprawić dostęp szynowy pomiędzy Radzyminem a Warszawą. Oczywiście kierunek jest ciekawy, więc jeśli takie możliwości by się pojawiały, na pewno będę na tym lobbował. O, kolejne pytanie pana Mariusza, właśnie dotyczące parkingu PKP w Radzyminie. Kiedy, czy jest w planach budowa parkingu? Tak, panie Mariuszu, jest jak najbardziej w planach. W marcu będzie ogłoszony nabór na parkingi przy Środkowym Parku Jedź. Tak jak poprzednio, gmina złoży wniosek na dofinansowanie jego budowy. Jeśli te środki pozyskamy, to fizycznie w przyszłym roku będzie w stanie ruszyć budowa tego parkingu wraz z drogą, wraz z ulicą Słoneczną. Pan Piotr, panie burmistrzu, ale ja na Pawła II, ulica Serwisowa przy cukierni Bizon i składowiska Kruszywa jest dewastowana przez pojazdy ponadgabarytowe, które parkują na niej i na chodniku. Ulica jest niszczona na odcinku od wiaduktu aż do słupa, do samej stolarki. Natężenie pojazdów ciężarowych jest tam bardzo uciążliwe dla mieszkańców osiedla. Panie Piotrze, no przy tym terenie istnieje dużo obiektów działalności gospodarczych, mniejszych i większych. Rzeczywiście droga wymaga już w tej chwili przebudowy. W tegorocznym budżecie niestety nie udało się jej ująć. Natomiast liczę na to, że w kolejnych budżetach rzeczywiście to zadanie będzie ujęte i wtedy z jednej strony podniesiona zostanie nośność tej drogi, z drugiej strony poprawiony zjazd na tą drogę w okolicach ulicy Spacerowej. No i oczywiście odseparowanie ruchu pieszych od jezdni, czyli budowanie chodnika na całym odcinku. To są te elementy, które moim zdaniem w takim projekcie przebudowy powinny się znaleźć. Pan Robert, czy jest planowane zwiększenie ilości połączeń szybkiej kolei miejskiej? Panie Robercie, w tych częściach dnia, w których byłoby to było najbardziej potrzebne, czyli w szczycie, nie jest to w tej chwili możliwe z uwagi na jeden tor, który łączy Radzymin z Wieliszewem. Tak jak wspomniałem w poprzedniej odpowiedzi, lobbujemy za jakby szybką budową drugiego toru, który umożliwi zwiększenie częstotliwości pociągów poza pociągów szczytowych. Jeśli ma Pan na myśli jakieś kursy pozaszczytowe, to też proszę o taki sygnał. Ta częstotliwość raz była już zwiększana. No i obserwujemy oczywiście, w jaki sposób jest SKMK wykorzystywana. Ja osobiście bardzo się cieszę, że udało się ją uruchomić. Bardzo o to zabiegałem i po osobach korzystających z tego połączenia widzę, że było to bardzo ważne i dobre posunięcie.
Pani Olga, jaki będzie los targowiska w Radzyminie? Czy zostanie przeniesione? Nie, Pani Olga, nie ma takich planów. Targowisko funkcjonuje cały czas. W tej chwili trwa przebudowa okolic targowiska. Przebudowujemy ulicę Ogrodową, przy której powstanie około 60 miejsc parkingowych, które tylko ułatwią parkowanie w tej okolicy podczas robienia zakupów. Osobiście uważam, że jest to komfortowe miejsce, bo to jest dosyć duży plac, położony względnie blisko centrum, z dobrym dojazdem. Nie widzę potrzeby, żeby takie targowisko przenosić. Usunęliśmy z niego to, co było uciążliwe dla sąsiadów, czyli handel zwierzętami, natomiast pozostały oczywiście te funkcje, które interesują mieszkańców. Pan Marcin, jaki jest obecny status w ulicy Borkowskiej? Panie Marcinie, to jest pytanie z innego źródła, natomiast już Pan odpowiadałem. W trakcie przetargu oceniamy oferty w tej chwili. Wierzę, że wiosną rozpoczniemy budowę. Pan Tomasz, czy są zlokalizowane w Radzyminie schrony przeciwlotnicze i kiedy można spodziewać się przeszkolenia stanu osobowego gminy w zakresie ochrony cywilnej, dmuchając na zimne? Panie Tomaszu, pewnie podzielam Pana obawy. Jakiś czas temu ministerstwo zbierało informacje od gmin na temat tego, czy w gminach i w których gminach znajdują się schrony. Na terenie naszej gminy takich schronów nie ma. Natomiast wierzę, że ministerstwo zbierało te dane właśnie po to, aby w sposób rozsądny zaplanować plany ewakuacyjne, ewentualnie budowy nowych obiektów tego typu. Pani Agnieszka, czy jest możliwość wylania asfaltu na końcu ulicy Rycerskiej, tak aby dojechać do drogi wzdłuż obwodnicy, spokojnie ominąć cały Radzymin? Brakuje dosłownie 200-300 metrów. Pani Agnieszka, no brakuje troszkę więcej. Tam myślę, że jest spokojnie z 600. Już gmina Radzymin rzeczywiście wykonała pierwszy fragment ulicy Rycerskiej pomiędzy Zwycięską a Litewską, czyli ten fragment najbardziej obciążony lokalnym ruchem mieszkańców, tak? Od mieszkańców Rycerskiej i Litewskiej. Na ten moment nie planujemy łączenia tej nawierzchni z drogą serwisową, również dlatego, że sama droga serwisowa jest w złym stanie. Planujemy przystąpić do jej projektowania i przebudowy drogi serwisowej od Słowackiego właśnie w kierunku Rycerskiej. I wtedy, kiedy to się stanie, będziemy mogli mówić oczywiście również o spięciu z ulicą Rycerską. Pani Renata. Panie Burmistrzu, jaki jest status, jeśli chodzi o remont ulicy Zwycięskiej? Pani Renata, na to pytanie się odpowiadałem, odpowiem jeszcze raz. Ulica jest zaprojektowana, mamy wydany ZRID, czyli odpowiednik pozwolenia na budowę. Niestety od tego ZRID wpłynęło odwołanie, a to sprawia, że nie możemy pozyskiwać środków na to zadanie, ani przystępować do jego realizacji. Wojewoda już około półtorej roku rozpatruje to odwołanie. Ostatnio zabiegaliśmy o to, żeby przyspieszyć to, po raz kolejny zresztą, żeby przyspieszyć to odwołanie. Gdy tylko ZRID będzie prawomocny, będziemy w stanie przystąpić do zabiegania o środki i przebudowy drogi. Ja tylko wspomnę, że ulica Ogrodowa była projektowana w tym samym czasie, w którym była projektowana Zwycięska i tak jak Pani widzi, tam gdzie tych odwołań nie było, ta budowa już w tej chwili trwa. Jak wygląda kwestia budowy nowego cmentarza w miejscowości Łąki? Panie Robercie, cmentarz jest nawet nie tyle w miejscowości Łąki, co na pograniczu administracyjnie w Cegielni przy linii kolejowej, czyli oczywiście z dala od zabudowań. Na ten moment mamy to zadanie ujęte w studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego. Jak tylko studium zostanie uchwalone, a wierzę, że nastąpi to wiosną, wówczas będziemy w stanie przystąpić do planu miejscowego dla tego terenu. Uważam, że jest to ważne zadanie, dlatego że na cmentarzu parafialnym nie ma już dużo miejsca. No i musimy w ciągu tych kilku lat wypracować miejsce, gdzie na cmentarzu komunalnym można było urządzać pochówki. Pan Marcin, czy wobec tego, że wzdłuż Borkowskiej w rejentówce będzie prowadzony wodociąg, to będzie można wnioskować o przyłączenie do domu letniskowego? Dom bezpośrednio jest położony przy Borkowskiej. Tak, Panie Marcin, jak najbardziej. W ulicy będzie sieć, także jak najbardziej może Pan realizować przyłącze. Najlepiej, gdyby wystąpił Pan już teraz do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o wydanie warunków przyłączenia do budynku i będzie to możliwe. Pani Marysia, wracając do ulicy Pulko, tej nieutwardzonej,
czy można prosić o weryfikację wydania środków na ostatnią naprawę. No to mieszkańcy sołectwa Nowokulko przeznaczyli część budżetu, do którego miała dołożyć się gmina. Ta naprawa była najgorsza. Najgorszy destrukt, znaczy brak porządnego korytowania i utwardzenia. Panie Marysiu, bardzo zweryfikuję, jaki był budżet i jaki był zakres tego zadania. Pan Robert, zakładając, że uda się zmodernizować linię kolejową numer 10, to jaki będzie czas przejazdu do Warszawy Gdańskiej? Panie Robercie, z tego co pamiętam, czas przejazdu do Warszawy Gdańskiej ma nosić 30 minut. Prędkość przejazdowa na naszej linii zostanie podniesiona do bodajże 90 albo 100 km na godzinę. Pan Czarek, witam Panie Burmistrzu, czy wiadomo, kiedy rusza renowacja dawnej łaźni przy ulicy Zduńskiej? Panie Cezary, tak jak wspomniałem w pierwszej części prezentacji, ten budynek mamy przygotowany do realizacji, czyli jest zaprojektowany, mamy pozwolenie na budowę i w tej chwili szukamy środków na to zadanie. Jeśli to skutecznie uda się jej pozyskać, budowa mogłaby ruszyć w przyszłym roku. Pan Wiesław, co, Panie Burmistrzu, co z ulicą Zieloną? Panie Wiesławie, ulica Zielona jest przez nas zaprojektowana, posiada prawomocną dokumentację i mamy złożony wniosek o dofinansowanie. Wyników spodziewamy się w marcu, także mam nadzieję, że w marcu będę Pan w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy może ruszyć budowa ulicy Zielonej. Ulica Zielona to koszt mniej więcej około 5 milionów złotych. Pan Piotr. Panie Burmistrzu, proszę o informację, w jakim zakresie gmina zamierza wspierać młodych rodziców, czy w 2024 roku powróci bon na żłobek, czy miasto gmina pracuje nad żłobkiem publicznym. Panie Piotrze, w 2024 roku bon Malucha jest jeszcze zawieszony. Spośród wszystkich oszczędności, które wdrażaliśmy na początku 2023 roku, znaczną część udało nam się przywrócić. Bon Malucha jeszcze nie, ale być może sytuacja w trakcie roku pozwala na taki ruch. Jeśli chodzi o żłobek publiczny, w tej chwili są środki, które pozwalają nam pozyskać środki na takie zadanie i gmina Radomin będzie się o nie starała. Pani Martyna, cały czas jest problem z parkującymi samochodami na chodnikach. Czy da się coś z tym zrobić? Szkoda nowego chodnika na ulicy Szymborskiej. Pani Martyno, zakładam, że mówi Pani o tym odcinku, na którym nie ustawiliśmy donic. W tym roku zostawimy te donice do końca. Niestety, no nie wszyscy w równym stopniu przestrzegają przepisów i nie wszyscy szanują przestrzeń publiczną w takim samym stopniu, także będziemy musieli w taki sposób to zrobić. Pani Beata, kiedy rozpocznie się remont budynku przy Świętym Janie? Jakie są plany gminy wobec tego zabytku? Pani Beato, w tym roku projektujemy ten obiekt. Postępowanie przetargowe na ten obszar albo już się ukazało, albo za chwilę się ukaże. Chcę, żeby ten obiekt służył mieszkańcom. Na pewno pojawi się tam coś jak Centrum Aktywności Społecznej. Korzystać będą z niego mogli zarówno mieszkańcy, organizacje, ale także chcemy w tym miejscu stworzyć przestrzeń coworkingową dla osób, które pracują w domach, a potrzebują spotkać się na mieście, czy w takiej formie pracować. Na pewno jak będziemy posiadali już dokumentację, czy będziemy zbliżać się do dokumentacji, będę Państwu prezentował i konsultował to, w jakiej formie byśmy to widzieli. Pani Marta, czy mogę prosić o rozwinięcie tematu? Czy to będą prace połączone ze środkami sołeckimi, czy ulica będzie poszerzona? Czy przejdzie tylko równiarka, która pogłębi drogę, a problem nie zniknie? Pani Marto, za środki z funduszu sołeckiego, to ilość środków z funduszu zdeterminuje to, jakie prace będą prowadzone. Za kilkadziesiąt tysięcy złotych raczej nie należy oczekiwać gruntownej przebudowy tej drogi, bo te środki pozwolą na to pewnie miejscowe poszerzenie, wygruzowanie tego odcinka, po którym się Państwo poruszacie. Bo zakładam, że mowa jest o ulicy Deszczowej w Wiktorowie. Pani Agnieszka, witam Panie Burmistrzu. Jakie są plany w sprawie przyłączenia kanalizacji sanitarnej w Dybowie Kolonii? Dybów Kolonia jest też tą miejscowością, którą będziemy wnioskować o środki w ramach najbliższych naborów. Rzeczywiście nie wymieniłem tej miejscowości, ale jak najbardziej jest to pierwszy ring wokół miasta i on w tej chwili będzie kanalizowany.
Pani Sylwia, czy są szanse w najbliższym czasie na nakładkę asfaltową na ulicy Markiewicza w Słupnie? Pani Sylwia, jak najbardziej, na pewno na jego pierwszym odcinku, czyli od ulicy Jana Pawła do Sadowej, pewnie kawałek z Sadową. Jeśli chodzi o dalsze odcinki, pewnie w kolejnych perspektywach budżetowych też będzie to możliwe. Natomiast w pierwszym etapie chcielibyśmy utwardzić te okolice, które znajdują się bezpośrednio przy szkole i są obciążone największym ruchem. Serdecznie zachęcam Państwa do zadawania pytań. Ta lista, która się przed chwilą wyświetla, się skończyła. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to jest to ostatnia szansa na to, aby je zadać. Jeśli nie będą się pojawiały, to znaczy, że wyczerpaliśmy cały program naszego spotkania. Nic się nie pojawia. Jeśli pojawią się jakieś pytania po naszym spotkaniu, to również postaram się na nie odpowiedzieć. Coś się pojawiło, także zaraz zobaczymy. Pan Marek, czy jest szansa na dołączenie domu mieszkalnego do wodociągu w Rudzie? Staram się od 4 lat i zawsze dostaję odmowę. Panie Marku, to też pytanie, czy mieszka Pan przy drodze, w której jest sieć wodociągowa, bo sieć wodociągowa jest nie w każdej ulicy. Jeśli jest Pan, mieszka Pan przy drodze, przy której jest sieć wodociągowa, to jak najbardziej występuje Pan o warunki i taką zgodę Pan dostaje. No musiałem poznać więcej szczegółów. Czy pojawiają się jeszcze jakieś pytania? Nic nie widzimy. Także Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dyskusję, za pytania. Jeśli pojawią się one po spotkaniu, wówczas też postaram się odpowiedzieć już nie na żywo, ale w terminie późniejszym. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie online.